Siema Gabor z tej strony, SCP Warfare Tycoon 2, ja kiedyś bardzo mocno grałem w ten tryb, wyszła druga wersja tego trybu, która wygląda zarąbiście, jestem ciekaw, co tu się będzie fajnego działo. Nagrywa na Twitchu twitch.tv/gabrowaty i na kikuki.com/gabrowaty, link w opisie i do wszystkich socialów, łapkujcie, subskrybujcie, followujcie. Dobra, co tu się dzieje? Ja tu mogę dodać, tu mogę jakieś skrzynki do broni dać, jakieś zbrojownie. Tu są reberfy, ale reberfów chyba robić nie mogę, czy mogę, nie wiem. Mamy pistolecik. Okej, nie no, widzę zmiany. Jest tu strasznie jasno. Pieniędzy, zero pieniędzy, jej. Tu jest jakieś wyjście i tu jest jakieś wyjście. To jest chyba mój save zone. Początkujący tajkun. Dobra, lecimy z koksem. No wygląda to dosyć śmiało. Laboratorium naukowca. $5. No to wszystko 0 zł kosztuje. A, i on mi generuje pieniądze. 10 pieniążków na sekundę. Tak? Dobrze mówię? Tak. Tak, i on mi tu generuje. Okej. Okay. 10k dolarów, ale dolary to są... A, to jest waluta w grze, dobra. To tutaj sobie zrobimy drugiego i drugi już będzie więcej generował, exactly. To już ten jest za 500, dobra, to jest... Drzwi jest za kafla... To jest posąd, ściany, zbroja jakaś, nie wiem. A tu na dole co jest? Słuchajcie, tu wiecie co ja sobie... Póki co włożę pieniądze w tych naukowców, żeby mi generowali pieniądze i pójdziemy sobie zwiedzać. To jest trzeci naukowiec... Tak? Nie, nie ma trzeciego naukowca. To jest pewnie za Roblox, za Robuxy, no. Jakaś muzyczka w tle? Właśnie tutaj nie mam muzyczki w tle, ale mam nadzieję, że przeżyjemy. Dobra, da się sprintować. Tu jest wyjście. Ale tu nie ogarniam tego trybu. Ścieżki zewnętrzne. To jest strażnik, kamery, garaże. No, wygląda to ładnie. Wygląda to ładnie. Dosyć klawy ten. A, weźmy sobie pieniądze. Kupmy tutaj coś, bo tutaj coś jest jeszcze. Tu. A, i tu są kolejni naukowcy. Dobra, weźmiemy sobie ich, żeby więcej pieniędzy byli. Bo ty generujesz jeszcze pieniądze. A poczekajmy do tego 750, sobie zejdziemy w dół. Ja pamiętam, że ja te tajkuny bardzo mocno sobie ceniłem. One... Klawe są na pewno i pamiętam, że bardzo dobrze się w nich bawiłem. I zwykły tajkun i Warfare Tycoon, część pierwsza. Naprawdę miło wspominam, moi. Dobra, weźmy sobie od 20 hajs. Dobra, oni sobie już generują pieniądze, to niech sobie generują i sobie zejdźmy na dół. Zobaczymy, co tu w ogóle jest. Czy tam, gdzie są takie ikonki, takie obrazkowe bardziej, to zakładam, że... za hajs. Można też hajs odebrać, okej. Okay. Sprintuję tak. No jest co tu kupować, patrząc na to, jak dużo można tutaj rozbudować. Czy to też jest do odbierania pieniędzy. Dobra, czyli póki co, z tego co widzę, całość się dzieje na górze. Tu jest jakiś ambient, to wiecie co ja sobie... Tu można rzeczy upgrade'ować jakoś. Kamery, okej. Okay. No nie mam, nie mam kamer, okej. Okay. Wygląd zdrowego rozsądku. Robuxy, no tak. Przewodnik wyłączony. Dobra, wiecie co? Pozwolę sobie w takim razie zwiększyć trochę głośność tej gry. Bo tu jest jakiś ambient w tle. Niech on sobie leci, bo jest w miarę przyjemny. No i chodźmy na górę. No i kupujmy rzeczy, kurde. To są bardzo proste gry. Czekasz, zarabiasz pieniądze, znowu czekasz, żeby wydać pieniądze na szybsze zarabianie pieniędzy i to w kółko. Ale mnie to relaksuje, więc... Dobra, tu jest za 3 kafle. Za 1,5 do kafla jest kolejny naukowiec. Kupimy. Tam jest za 3 kafle kolejne. A co jest w tym miejscu? Tam jest zbrojownia. A co jest ten, jak włączę przewodnik? A, to mi pokazuje rzeczy, gdzie mogę coś kupić. A tu co mogę kupić? A, tu bramę chyba. Kolejny jakiś sektor. No dobra. I mamy też napisane, ile mamy zrobionego tego tajkuna. Mam 4,4%. Cóż to jest? Podstawy wieży, drzwi. Wygadam, że jak wyjdę, to mnie może dużo brzydkich rzeczy czeka. To są jakieś ikonki z daleka, nie wiem co to za ikonki. No póki co nie ma co się skupiać na czymś innym niż zarabianie pieniędzy, tak mi się wydaje. Tu przy reberfy są. Dobra, let's go w takim razie. Link do trybu macie w opisie, jakbyście chcieli sobie zagrać, bo można w niego za friko zagrać oczywiście. Tu jest kolejny. I tu chyba mamy całość naukowców. Mam 100 na godzinę. Maszyny są. Maszyny też pewnie będą generować nam pieniążki. Ale do tego potrzebujemy 3 kawałki. Które za chwilę będziemy mieć. Tu jest zbrojownia. Czy my zbrojownię połączymy? No na pewno jakieś tam givery się przydadzą. O Jezu, ale się sens zmienia strasznie. Relacja? Co to jest relacja? Nie no, fajne jest to, że można... Widać zmiany od poprzedniej wersji, to na pewno. Weźmy hajs i maszyny, też będzie nam generowało pieniążki. 20 na godzinę. I można je ulepszyć. Okej. Okay. Można jeszcze bardziej je ulepszyć. Dobra, zaraz będziemy mieli tyle cashu, że... Człowieku. A początki zawsze są wolniejsze, znaczy początki. Nie wiem, w sumie. Nie będę udawać znawcy, którym nie jestem. Właśnie, a co to tam było? Tam można sobie loadouty zmieniać. Tu mam jakieś guzy na głowie.
Autokolek to też pewnie jest wygodne. No tu za Robuxy można wiele śmiesznych rzeczy robić. I RBRFy są. Hejka, hejka. Mój serwer w SCPSL powinien stać, a go raz na jakiś czas włączam. Przejmować punkty można, co tam? Okay, mamy ulepszoną tą maszynę i ta jest za 5 kawałków. Okej. Okay. Które na szczęście już mamy. No i ta już jest klawa maszyna. SCP się pojawia czasami, okej. Okay. No tu mamy widzę kamery różne. A skąd ja mogę wziąć te punkty RP? Ja je za reberfy dostaję, czy co? Czy za łapanie SCP-ków? No ja się nie znam, wolę was się zapytać. No ładujmy ogólnie pieniądze. Hajsik ładujmy w szybsze zarabianie hajsu, jak w grach MMORPG. Jest 5 kawałków, więc ulepszenie maszyny. Elegancko. O Jezu! Ale spadłem. Ale dobra, to nic się nie stało, że to spadłem. Tam coś jeszcze jest. Tam coś jeszcze jest. Dobrze, mam pistolecik na starcie do obrony. Okej. Okay. I tam dala są jakieś ikonki. Nie wiem, co one oznaczają. Czy to są inni gracze, czy w ogóle ja z kimś jestem na serwerze. Nie mam pojęcia, prawdę mówiąc. Okej. Okay. No ale póki co w SCP-ki nie mamy się jak bawić. Na pewno Warfare Tycoon jest lepszy od zwykłego Tycoonu. To nie ma co mówić. Dobra, 200 zł za sekundę. My chcemy to zbrojowy. Nie, no ładujmy w te zarabianie pieniędzy. Jakieś takie rzeczy dekoracyjne, to nie ma co. A, inni gracze, czyli mam jakiś inny gracze na serwerze. A no tak, no widać, że mają pieniędzy dużo. Okej. Okay. Ja tam przewodnik co nam się później przyda, i będę chciał wiedzieć, co jeszcze muszę kupić. W sensie, co mogę kupić. Tu jest trzecia maszyna. Ostatnio ulepszenie. I czy w kwestii generowania pieniędzy to już będzie wszystko? Czy nie? Bo mam nadzieję, że nie, bo bym chciał trochę więcej zarobić na sekundę. Już niż tylko tyle. Ulepszenie to będzie jeszcze jedno ulepszenie za czwórkę. Wydaje mi się, że tu może przyjść jakiś inny brzydki gracz i zacząć mi strzelać w te rzeczy i to nie napawa mnie determinacją, więc liczę, że nie będzie. W ogóle mam jakiegoś gigantycznego siniaka tutaj, nie wiem skąd. Nie pamiętam, gdzie go sobie zrobiłem. Mamy 8% gry ukończonej, jej. 5 kawałków, dobra. I co się teraz stanie? A, przed sektor. Tu się odblokowują rzeczy. Dobra, to wydaje mi się... Uzbierajmy sobie te 10 kafla. Czy ja mogę po prostu tu stać i to się będzie samo odnawiać, czy nie? Tak. No to jest, człowieku. Zarabiam pieniądze stojąc w miejscu. Umiecie tak, kurwa? Weźmiemy sobie ten sektor, bo wydaje mi się, że tam będzie ciąg dalszy upgrade'owania potencjalnego income'u, tak mi się wydaje. Chyba. Tak? Dobra, mamy 10 kawałków. Okej. Okay. Przedsektor, dzień dobry. Schody. No dobra, trzeba jeszcze trochę pieniędzy zapłacić. Chyba, że wy macie jakieś lifehacki, może, bo pewnie znacie tą grę lepiej ode mnie. Co ja mogę zrobić, żeby zarobić więcej pieniędzy? A przez SCP muszą. A SCP-ki robią rajdy na moją posiadłość. Okej. Okay. Wiem, co zbrojownie, nie wiem po co. A, można przejmować jakieś punkty faktycznie. Intrygujące. W ogóle ten ambient jest skądś, ja znam ten ambient. Skądś, nie pamiętam skąd, ale skąd go znam. Zobaczymy te schody. Pytanie, czy SCP-ki, które będę miał na dole, będą mi zarabiać pieniądze, czy nie. Okej, okay, to jest to miejsce. O, i tu jest więcej maszyn do zarabiania pieniędzy, exactly, 11 kawałków potrzebujemy. I tu będą, nie wiem, 3, jak nie 4. I tu pewnie będą kolejne i kolejne miejsca. Dobra, to nie ma co. Zarabiam pieniążki. Zarabiam pieniążki. Po prostu siedzimy w miejscu i siedzenie w miejscu zarabiam. Dobra, weźmy sobie maszynę kolejną, 30 na sekundę. No dobra. No, dużo jest potencjalnych zakupów. Znaczy, w tej grze się coś dzieje, jak ja umieram? Bo chyba nie powinno się nic dziać. Nie wiem, którego. 049 uznaję. Upgrade'imy sobie to. Znaczy, taki, ale tak, jak mam być szczery, to ja osobiście uważam, że to jest nudny tryb do oglądania. W sensie, ja się mogę dobrze bawić grając w niego, bo poczekam sobie, zarobię kolejne pieniądze. Ale wydaje mi się, że takim... Do oglądania to jest dosyć mozolne, bo w praktyce głównym elementem tej gry to jest czekanie. Można tak powiedzieć. Da się tu jakiś garaż? Da się. 30 kawałków, boże. Bez furki nie ma co opuszczać bazy. Jakbym miał więcej cashu, to wtedy się będę bawić w takie rzeczy. Bo chodzić na piechotę to nie. Ja nie będę chodzić, ja potrzebuję fury. Dobra, ładnie, cash już został zarobiony. Weźmy go sobie. Zejdźmy w dół. Skąd to nie jest ten update? Bo ja, ale ten... Ten ambient, ja go skądś kojarzę, kurde. Kolejna maszyna. No drogo. Ale ten hejsik też w miarę dobrze idzie. Chodzi, chcę postrzelać, ale to raczej mówię, no właśnie głównie chodzi o to, żeby ten... Żeby...
wystarczy mieć, kurde, autko, żeby na piechotę nie chodzić. Dajcie mi sekundę, czaty, ze dwu na sekundkę. Jestem, sorry widzowie, za chwilę zwłoki, ale w międzyczasie zarobiliśmy pieniądze. To jest przyjemne w tym wszystkim. Weźmy sobie od razu dwa upgrade'y. Więc teoretycznie, jak wiecie, nawet bym miał jakiś taki flat poziom na zasadzie, nie wiem, nawet te, ile ja mam na sekundę, 500 zł, znaczy dolarów na sekundę. Starczy, że ja pójdę ze dwu na pół godzinki, typu nie wiem, pójdę sobie kolację zrobić, na którą nawet nie mam ochoty, bo nie jestem głodny. Wrócę, już będę miał fajny cash. Ale tego nie zrobię. 0,49 uznaję. Dobra, ile to jest? 18 kawałków. To jeszcze chwilkę. No tu jest to, a to jest tamte przejście. Wrócił. SCP Smasher Pass? O Jezu. Pierwsze słyszę o czymś takim. Dobra, i tu za 14 jest kolejne ulepszenie. Ej, właśnie, my tu w lewym górnym rogu coś mamy. Dlatego zasłaniam wam to kamerką. Okej. Okay. Powiadomienie jakieś. A wszystko mam włączone. Intrygujące. Dosyć czuło się FPS. Nagroda gotowa. Odebrać na... O! Dostałem 5 kafli, tak o. A, to jest ten Daily Reward standard. Dobra. Tu jest, to jest jeszcze jedno ulepszenie. Ale gdzie później? Sektor 1 muszę kupić wtedy? Za 35? Czy co? Czy w jakiś sposób, no tak mi się wydaje. Tu jest 11, to sobie odbierzmy to. Ulepszmy sobie tą machinę wojenną. No i teraz tak. Pod nami nic nie mamy. No wydaje mi się, że tak, że żeby teraz zrobić jakiś cash sensowny, musielibyśmy kupić kolejny sektor. A to mi się nie podoba. Ponieważ... no na to trzeba 30 kawałków zgromadzić. Dobra, niech tam się zgromadzi hajs. A idę na prawe. Napiszcie mi tylko na czacie, moi drodzy widzowie. O shit! Któż to? Jesteś zagrożeniem, czy nie? Kto to? Kumple? Bo chyba są widzowie, bo mnie nie strzelają. Ty! Chyba tak. Ten to w ogóle wygląda groźnie. To... Mikasa Sukasa, zapraszam was w moje skromne progi. To gracz, no to, że to jest inny gracz, to się domyśliłem. Bardziej mi chodziło o to, czy... To jest to groźny gracz, czy nie groźny. Chciałem iść na wyprawę, ale widzę, wyprawa przyszła do mnie. Jest full damage? Nie ma. To też nie będzie wskaźnik HP. Dobra, weźmy ten sektor. Okej. Okay. Co w tym sektorze ciekawego jest? Korytarz. 150? Co ja to kupiłem tak w praktyce? Po co mi kamery? Po co mi sufit? Po co mi drzwi? O Jezu, kupiłem drzwi przez przypadek. Właśnie, najtańszy. Czemu nie pokazuje najtańszego? Właśnie ze Star Warsów się domyśliłem, czego się ze Star Warsów. Why are you doing things like this? Czemu rzuciłeś granat? Kto to rzuca? Czemu rzuca? Czemu takie rzeczy się dzieją? Nie rób takich brzydkich rzeczy, użytkowniku. A kupmy sobie ten sufit. No gościu! Nie bądź taki groźny. No dobra, masz większą broń ode mnie, ale to nie znaczy, że lepiej umie z niej korzystać niż ja. Spokój się, użytkowniku. Światła. O, ale tu jasno. Sektor. Weźmy. Zakończ sektor 1. To po, ale po kiego ja go kończę? Po co mi to? Co mi to da do szczęścia? A, okej. Okay. Już wiem. 24 kawałki, ludzie. Droże 80. Jakie drogie ścierwo. Drażnicy jacyś? No mam 24 kawałki potrzebuję. Guarda kupić? A po co? Co ten guard będzie robił? Znaczy ja się domyślam, co on może robić. Ja nie wiem, czy chcę wojnę zaczynać. Zadajcie mi hajsik. O, siema, kurak! A, żeby SCP kupować. A ja mogę kupić SCP-ka, tu mogę jakieś kupić. Jezu, jakie drogie, ile pieniędzy na to trzeba. A SCP-ki generują hajsik? 12 kawałków. Dla jaj kup? Nie, dla jaj to nie, dla jaj to ja mam lepsze zakupy. Platforma. Dzielnik. Mam nadzieję, że on będzie mi generować trochę hajsu, kurde. Bo to głównie po to go biorę. Mam być szczery. Bo liczę, że mogę na nim zarobić. Tak to jest właśnie z tymi youtuberami. Jak już coś inwestuję, to tylko dlatego, żeby na tym zarobić. Dawca uzdrowienia. To on leczy? Podaj rysunek. Co to robi? On nie zarabia pieniędzy. Nie daje pieniędzy. Ziurko. A, ja pewnie tutaj naukowca będę mógł postawić. Ten naukowiec będzie pieniądze generował. Dobrze kleję? No ale tak wszystko na tak zwany chłopski rozum. Ultimatywna...
jest największa broń każdego mężczyzny, chłopski rozum. Za ile był ten? Jezu, 36 tysięcy, jasny. Drogie ścierwo, potężnie. Co to za dokument? Paszport Polsatu? A, rysunek. O! O, rysunek! I co, ja mam dać ten rysunek? Ten w ogóle ma ten rysunek? No i dałem mu, i co teraz? To jest uroczy. Dobra, idziemy po hajs. Jakbyś czytał, to byś wiedział. No czytam, staram się, no. Idziemy kupić tego, biurko. Mam nadzieję, że to nie będzie bez sensu za ten zakup. O! Stuwa na godzinę. I to jest income, dobra. Czyli założenie jest takie, że to naukowcy generują pieniądze. I... ci naukowcy potrzebują SCP-ków, żeby w ogóle istnieć. Co, po co ja daję mu ten... A, wy stąd macie te rysunki, dobra. Dobra, jak się wyrzuca? Dobra, nie będę. SCP Observer? Nie wiem, czy będę jeszcze nagrywać. Możliwe, że tak. Przekonamy się. Ale chodźmy po hajs. My kolejne naukowce, bo oni tam już niezły pesos wchodzi, jak oni stówkę na godzinę dają. To jest niezłe. Cyk. Kolejna stówka. Pięknie, dobra. Musimy kupować SCP-ki. Czyli tu jest, o Jezu, za 80 tysięcy? Człowieku! A jak nie kupię, jak kupię garda, to nie będę mógł kolejnych SCP-ków tutaj stawiać? Nie wiem, sprawdźmy za 20. O Jezu, przepraszam! O, ale mogę teraz więcej SCP-ków kupować. Mogę cię wyłączyć? Nie, nie chcę do drużyny. Ty, oni mu nie zadają obrażeń. Ciekawe. Okay. Strasznie drogie te SCP-ki są. Pewnie jak kupię jeszcze jednego garda, to tu się pojawi SCP, który będzie jeszcze w ogóle najdroższy z nich. Strażnik. Nie, nie pojawił się, a czemu? Oni w ogóle nie zadają obrażeń temu. O, zabili go. Ale przynajmniej mam sumienie czyste, bo to nie ja go zabiłem, tylko strażnik. Nie wiem, czemu nie mogą zadawać tych. Dobra, czyli prawda jest taka, że musimy mu zbierać 80 tysięcy na 79. A, w ustawieniach tajkuna mogę to... To czatu jest. A, gojęcie, no nie wiedziałem, że to jest czat. 80 tysięcy, no to jest spory pesos. Ale tam będę mógł kolejny sektor za 300, chyba nie, za 150 tysięcy. Korytarz. Pewnie kolejne SCP-ki. To jest chodzący strażnik. Fajna gierka, fajny jest ten Warfare Tycoon, taki mega relaksujący. Na drugi kanał by oddało. W kontekście tego. W kontekście nagrywania. Teraz będziemy mieli 80. Anomaly Bridge już grałem? Grałem w Anomaly Bridge? Grałem, nagrywałem chyba nawet ostatnio. Chyba nawet wszedł... Czekaj, ja wrzuciłem tego Anomaly Bridge'a? Już nie pamiętam. Wrzuciłem. Tak, wrzuciłem i się nie kliknął jakoś wybitnie. Anomaly Bridge 2, tak. Pakuję ci do mnie, no ja liczę, że zarobię ten. Korytarz, a do klasy D, ale znając życie klasy D też będą mi generować pieniądze. Znając ten tryb. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, bierzemy to i kupujemy komputerkę. Boing. O Jezu, to nie wszystko jeszcze. 30 tysięcy na platformę, pewnie drugie 30 tysięcy dla SCP-ka. Nie, na tym streamie nagrywaliśmy już Site Roleplay, 2 godziny temu był. Ale już się męczę. Już się pojawia ziewanie, które wynika z tego, iż... siedzę przed lampą w gorącym komputerze, kurde, drugą godzinę. A nie jest to najłatwiejsze zadanie. Biedni streamerzy muszą tak cierpieć. Ile tam poszukałem? 32 tysiące jakoś? Tam 34, już nie pamiętam. 32. Czy tu 20 tysięcy ze samego SCP-ka i pewnie biurka, o Jezu. Ile wydawać tu pieniędzy trzeba? Dobrze, że nie robuxy przynajmniej. Mogę się tak przynajmniej. Tam 20 była potrzebna, z tego co pamiętam, chyba? Tak. Jezu, jeszcze same... Nie wiem, się strzela. Drogie ścierwa, ale 20%. Gramy w ten tryb 24 minuty. Mamy już 20% gierki z głowy. Mówię, taki fajny odcinek na drugi kanał. Pięć mi zabiera, ja cię mogę zastrzelić? Oj, przepraszam. Wybacz! Przepraszam, możesz się na mnie zemścić. Otwarcie pozwalam ci na to, abyś mnie zamordował w tej grze. Jak coś. 40 tysięcy. Coś tam je... O, hej, jak ty wjechałeś tu autem? Dzieją się rzeczy, których nie rozumiem. Project SCP, oczywiście, że grałem, nagrywałem, streamowałem. Dobra, jest komputerek. O, ty, można wejść. Dysk mam. Co, ja mam mu dać ten dysk? Po co ja to robię, takie rzeczy? Biurko za 40 kawałków. Jasny gwint. Grałem w SCP na Intel Fox Mod. Będzie, że tu nie trzeba jakoś zapisywać.
Dobra widzowie, to było na tyle. Według mnie totalnie sztos trybik, bardzo chętnie bym nagrał sobie z niego jeszcze jeden odcinek, ale to muszę wiedzieć, że wam się podoba, więc łapkujcie, subskrybujcie, followujcie, nagrywane na Twitchu tyś.tv/gabrowaty i kick.com/gabrowaty. Dodatkowo zapraszam do socialów w opisie i na następne odcinki. Yo.